Dzień dobry Państwu serdecznie. Witam Państwa już na trzeciej naszej konferencji poświęconej kształceniu zawodowemu, a w szczególności kształceniu dualnemu w Polsce. Ja nazywam się Joanna Wierzbicka-Grajek i reprezentuję Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Ale tak naprawdę gospodarzami naszego dzisiejszego spotkania są przedstawiciele Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie. Państwo gościli tutaj u nas w Polsce w roku 2018 i 2019, spotykali się z przedsiębiorcami, którzy kształcą, spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół i teraz chcieliby podzielić się z Państwem swoimi spostrzeżeniami na temat naszego kształcenia dualnego, a także zapytać o Państwa opinię i podzielić się z Państwem pytaniami i ewentualnie wątpliwościami. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan dr Sven Schulte, pani Marajke Menzel, pan Tilo Keczał oraz pani dr Joanna Dolińska. To w pierwszej części naszego spotkania, w drugiej zaś gościmy przedstawiciela Instytutu Analiz Rynku Pracy i pan Marcin Budzewski będzie Państwu opowiadał o nowych trendach w kształceniu zawodowym. A teraz już oddaję głos panu doktorowi Svenowi Schulte. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry. Ze strony Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie jestem Sven Schulte. Moje koleżanki i moi koledzy zaraz się też przedstawią. Wspólnie chcemy przedstawić obserwacje z projektu, które zebraliśmy we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową AHK w Warszawie. Pragniemy Państwu dzisiaj przedstawić rezultaty i odniesiemy się do grupy docelowej badań naukowych i polityki oświatowej. Omówimy następujące punkty. Na początku dokonamy wstępu do kontekstu, do projektu, o co chodzi, skąd się wzięliśmy. Następnie krótko przedstawimy cele projektu, a następnie bezpośrednio wejdziemy w podejście badawcze i metodykę. I następnie wybrane rezultaty w zakresie polityki oświatowej i badań naukowych przedstawimy. Następnie przedstawimy rekomendacje, co dalej z tymi rezultatami i dokonamy i wybiegniemy też w przód, do jakich tematów możemy wobec tego przejść z dyskusji. Przekażę teraz wobec tego mojej koleżance Marajkę Menzel. Dzień dobry również z mojej strony. Ja teraz dokonam wprowadzenia do projektu. Projekt trwał mniej więcej 3 lata, czyli przed 3 laty rozpoczęliśmy w 2017. Celem Polski i Niemiec było wzmocnić kooperację w zakresie kształcenia zawodowego i z tego wyniknął ten pomysł na ten projekt. Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie otrzymał zlecenie od ministerstwa przeprowadzić ten projekt. Łącznie ten projekt trwał od 1 września 2018 do 30 czerwca 2020, czyli projekt kończy się w obecnym miesiącu. Głównym celem badania, analizy jest zbadanie potencjalnych perspektyw rozwoju polityki oświatowej w Polsce i przy tym orientujemy się według tak zwanych advanced kryteriów advance, jeśli chodzi o międzynarodową współpracę w kształceniu zawodowym. I rząd federalny orientuje się według 5 zasad kształcenia dualnego, czyli 2 miejsca nauki, czyli szkoła i zakład pracy i według tego orientujemy się tutaj w naszych kryteriach, według tych kryteriów się orientujemy. Wspólna odpowiedzialność, czyli państwa, gospodarki, partnerów społecznych i to ze strony niemieckiej podkreśla szczególnie kooperację miejsc nauki, czyli kooperację poszczególnych miejsc nauki, jak już powiedziałem, szkoła i zakład pracy, czy też dalsi partnerzy społeczni.
Następnie nauka w procesie pracy. To jest centralny punkt w kształceniu nauki. Chodzi tutaj o zorientowanie na działanie. Jako trzeci punkt uznawanie krajowych standardów nauki zawodu dla zapewnienia przejrzystości, na przykład w ramach europejskich ram kwalifikacji. Następnie wykwalifikowany personel dydaktyczny w szkole i w zakładzie pracy oraz umiędzynarodowione badanie nad nauką zawodu. To jest bardzo ważne, czy też doradztwo w zakresie kształcenia zawodowego. Następnie przedstawię jeszcze poszczególnych partnerów projektu. Z jednej strony to jest Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie, który był odpowiedzialny za strukturę badania, za wdrożenie tej analizy i za międzynarodową współpracę w zakresie kształcenia zawodowego. Uniwersytet jest też odpowiedzialny za transfer rezultatów, wyników, które uzyskamy. Następnie drugim partnerem to było Stowarzyszenie WESPE. WESPE to jest podmiot doskonalenia zawodowego, który był odpowiedzialny za organizację warsztatów i za zarządzanie projektem, jak też za prowadzenie strony internetowej. I oczywiście Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, która była odpowiedzialna za networking, za transfer, za działania transferowe, za tłumaczenie i organizację warsztatów, jak też za dzisiejszą obecną prezentację na konferencji końcowej. Dobrze, tym samym przekazuję znowu koledze Svenowi Schulte. Dobrze, dziękuję bardzo Marajkę. Kontynuujemy i spojrzymy teraz na cele w projekcie. Realizowaliśmy trzy główne cele. Po pierwsze, chodziło o ogólne spojrzenie i analizę potrzeb kształcenia zawodowego, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Czyli główny pomysł, kontekst był taki, aby na szczeblu zająć się właśnie badaniami nad kształceniem zawodowym w obu krajach. Chodziło o kształcenie, ale również o doskonalenie zawodowe. I pytaliśmy na przykład, jakie są podmioty, które działają, jakie są ich interesy, czy też zainteresowanie, aby uczestniczyć w kształceniu zawodowym. Była różnica pomiędzy, w obydwu krajach, pomiędzy faktycznie zapotrzebowaniem na rynku pracy a kształconymi zawodami, ale na przykład jakie są szczególnie ciekawe obszary, czyli w kontekście Polski to był obszar logistyki i motoryzacji, te dwie branże. I dlatego w dalszym przebiegu projektu skupiliśmy się na tych dwóch branżach. Ostatecznie chodzi o dalszy rozwój, czyli pytaliśmy na szczeblu polityki oświatowej. To jest bardzo trudne i trzeba tutaj postępować ostrożnie, ale też możemy tutaj wysłać takie impulsy, aby można było udoskonalić właśnie ten szczebel w obydwu krajach, żeby można było też podejść do czekających nas wyzwań, być może w kolejnych przyszłych projektach. I tym samym chciałbym przekazać koledze Thilo Keczał, który przedstawi metodologię badawczą. Dzień dobry również z mojej strony. Jak już pan Schulte powiedział, opowiem państwu co nieco o metodologii badawczej. Ten slajd, który państwo tutaj widzą, ten harmonogram, odzwierciedla różne fazy procesu badawczego. Na początku mamy systematyczną analizę dokumentów, czyli poszukiwanie literatury badawczej oraz użytecznych dokumentów, czyli na przykład strategiczne dokumenty dotyczące polityki oświatowej. W tym samej fazie odbyły się takie warsztaty kick-off z interesariuszami w Warszawie. Następnie rozpoczęliśmy wstępne badania eksploracyjne, czy też wywiady eksploracyjne i równocześnie opracowaliśmy instrumenty badawcze, które były stale aktualizowane.
na początku bazując na analizie dokumentów, a następnie w oparciu również o obserwacje z wywiadów eksploracyjnych. Również późniejsze wywiady strukturyzowane w razie potrzeb były adoptowane, zmieniane. Czyli była to taka swoboda, którą mieliśmy. Następnie wykorzystaliśmy kwestionariusze skierowane do uczniów i instruktorów. I na końcu badań zostały one wysłane do odpowiednich podmiotów do wypełnienia. Po pierwszej analizie kwestionariuszy przeprowadziliśmy warsztaty walidacyjne, na których te rezultaty zostały przedyskutowane i przeanalizowane. I na podstawie nich mogliśmy sfinalizować wyniki. Tutaj w tej samej strukturze widzimy strukturę naszego badania. Przygotowaliśmy nasze badanie przy pomocy analizy dokumentów, warsztatów eksploracyjnych. Później realizowaliśmy kwestionariusze, wspieraliśmy zbieranie danych w ten sposób, a w trzeciej fazie przeprowadziliśmy walidację i opracowanie wyników, które zostaną Państwu niedługo zaprezentowane. A więc tak jak już mówiliśmy podczas prezentacji celów projektu, skoncentrowaliśmy się na trzech perspektywach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o analiza zapotrzebowania, również rozwój polskiego systemu kształcenia zawodowego, a po trzecie transfer doświadczeń niemieckich systemu dualnego do polskich. I w odpowiedni sposób zostały przygotowane wywiady i kwestionariusze i skategoryzowane, uzupełnione pytaniami. I tak jak powiedziałem już, rezultaty zostały zwalidowane przez ekspertów na dwóch warsztatach. Rezultatem naszych działań jest katalog zaleceń, który stanie się podstawą do stworzenia dalszych działań i projektów. Tutaj mamy przykład podejścia jakościowego, a więc to, co dotyczy przede wszystkim oceny wywiadów. Z różnych wywiadów wybraliśmy odpowiednie, istotne dla nas wypowiedzi. Tutaj jako przykład macie Państwo, że jeżeli rozumie się, że sytuację, w której bibliotekarka i nauczycielka zarabia tyle samo, co inżynier, no to sytuacja jest jasna. Tę odpowiedź oczywiście musieliśmy w odpowiedni sposób opracować i skondensować. Oczywiście również porównaliśmy tę wypowiedź z innymi wypowiedziami. Tutaj oferta materialna dla nauczycieli szkół zawodowych jest nieodpowiednia i utrudnia rekrutację młodych nauczycieli. To jest nasze stwierdzenie. Z tego wynika rekomendacja, a mianowicie wynagrodzenie nauczycieli powinno wzrosnąć, aby zachęcić do zawodu młodych ludzi, zwłaszcza w porównaniu z atrakcyjnością stanowisk na rynku prywatnym. Jest to prosty przykład, ale pokazuje sposób naszego działania. W ten sposób oddaję głos koleżance pani Joannie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Dolińska. Bardzo dziękuję Tilo za przekazanie głosu i teraz przedstawię Państwu partnerów, z którymi mieliśmy przyjemność rozmawiać oraz powiem kilka słów na temat procesu zbierania danych do naszego badania. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z wieloma partnerami. Przeprowadziliśmy badania, wywiady eksploracyjne oraz wywiady ustrukturyzowane. Rozmawialiśmy z partnerami reprezentującymi administrację publiczną, również na poziomie lokalnym. Rozmawialiśmy z przedstawicielami przedsiębiorstw, z kierownikami działu HR. Mieliśmy przyjemność też rozmawiać z nauczycielami, z dyrektorami szkół oraz z uczniami.
a także mieliśmy szansę przeprowadzić wywiady z przedstawicielem instytucji społecznej, ale również z takimi instytucjami jak Ambasada Niemiec w Warszawie, czy też Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podróżowaliśmy po Polsce w sumie 4 tygodnie w okresie od grudnia 2018 roku do maja 2019 roku i odwiedziliśmy w sumie 6 województw, między innymi województwo mazowieckie, warmińsko-mazurskie, śląskie, dolnośląskie, podkarpackie, mazowieckie, już jeszcze nie powiedziałam. Nasze wywiady były nagrywane zazwyczaj, oprócz tego też prowadziliśmy odrębne notatki. I to, co bardzo nam pomogło w zebraniu danych, to również współpraca ze szkołami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Część szkół zgodziła się na przeprowadzenie ankiet wśród uczniów. Dzięki temu zdobyliśmy bardzo ciekawe informacje, które dzisiaj zaprezentują w formie diagramów moi koledzy, pan dr Sven Schulte i pani Marajke Mencel. Oprócz tego, tak jak mój kolega, pan Tilo Keczał wspomniał wcześniej, przeprowadziliśmy również warsztaty walidacyjne w Warszawie, czyli te warsztaty miały na celu sprawdzenie, czy nasze tezy są jak najbardziej, czy są prawdziwe, czy może warto coś jeszcze zmienić. Przejdę teraz do kolejnego slajdu, numer 16. I powiem kilka słów na temat naszych wniosków, które wyciągnęliśmy na podstawie wywiadów, które przeprowadziliśmy z partnerami. Więc po pierwsze, taka ogólna uwaga to to, że warto by zainwestować w większą kooperację na poziomie regionalnym oraz państwowym, jeżeli chodzi o instytucje edukacyjne, o przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Ta współpraca powinna być bardziej systemowa, to znaczy powinna być bardziej usystematyzowana, opisana i dzięki temu pewnie byłaby sprawniejsza. Drugim takim wnioskiem, nie powiązanym z pierwszym, bo to jest jakby taka grupa ogólnych wniosków, to to, że centra szkolenia praktycznego bardzo dobrze się sprawdzają w polskim kształceniu zawodowym i technicznym i zostały ich praca, ich funkcjonowanie została bardzo pozytywnie oceniona przez różne grupy rozmówców. Takim kolejnym wnioskiem jest to, że ostatnia reforma edukacji z 2017 roku jest postrzegana w bardzo różny sposób, w zależności od grupy rozmówców. Z jednej strony usłyszeliśmy głosy, że może doprowadzić do prawdziwego rozwoju kształcenia zawodowego i technicznego, ale słyszeliśmy też negatywne głosy mówiące o tym, że może wprowadzić w zasadzie tylko kosmetyczne zmiany, które nie mają większego wpływu na system. Bardzo dziękuję i teraz przekazuję głos mojemu koledze, panu Tilo Keczał. W takim razie będę kontynuował, przedstawiając Państwu wyniki kolejnych dwóch punktów. Stwierdziliśmy, że są znaczne różnice pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, jeżeli chodzi o wyposażenie szkół zawodowych. Z jednej strony jest to związane z możliwościami finansowymi, czy też przede wszystkim jest to wynik właśnie tych możliwości finansowych danej administracji w regionie, ale również zależne jest to od tego, czy w danym regionie są firmy, które wnoszą wkład w wyposażenie szkół, czy też tego nie robią. Więc wracając do tego, o czym powiedział mój kolega, to chcielibyśmy również potwierdzić, że polski system kształcenia zawodowego i technicznego ma tę dużą zaletę, że jest bardzo
jest otwarty i umożliwia postęp społeczny osobom biorącym w nim udział. Też z jednej strony absolwenci szkół technicznych i szkół branżowych w przyszłości z jednej strony mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe, a z drugiej strony mogą też uzyskać dyplom maturalny i kontynuować edukację na studiach. Więc jest to tak naprawdę dosyć niespotykana cecha systemów kształcenia zawodowego i technicznego i warto ją też podkreślać. Pozwolę sobie teraz przejść do kolejnego slajdu, slajdu numer 18 i przedstawię kilka wniosków, które wysnuliśmy w ramach przeprowadzonych wywiadów. Po pierwsze zauważyliśmy, że wielu partnerów narzeka na brak nauczycieli zaawansowanych technologii w szkołach zawodowych i technicznych, na przykład mechatroniki. W związku z czym taką sugestią byłoby prawdopodobnie rozważenie finansowych zachęt, czy też finansowych instrumentów, które mogłyby zachęcić absolwentów szkół wyższych, właśnie takich technicznych kierunków, aby nie wybierali później sektora prywatnego, tylko również byli zainteresowani zawodem nauczyciela w szkole zawodowej lub technicznej. Jest to duży problem, kadra nauczycielska coraz bardziej się starzeje w szkołach zawodowych i technicznych i naprawdę trzeba coś zrobić, aby zachęcić też młodych ludzi do tego zawodu. Po drugie, to co zauważyliśmy, to też nas bardzo zaciekawiło, to, że często bardzo słusznie szkoły zawodowe i techniczne orientują swoją ofertę nauczania na podstawie zapotrzebowania rynku pracy lokalnego. Natomiast zdarza się też tak, zwłaszcza właśnie w dużych miastach, że warto też otworzyć tę perspektywę na globalne warunki rynku pracy. Słyszeliśmy o takim przypadku, że szkoła miała kontakt z przedstawicielami z Chin, którzy byli bardzo zainteresowani współpracą w ramach zawodu stroiciela pianina, ponieważ Polska kojarzy się z Chopinem i w Chinach akurat fortepian jest bardzo popularnym instrumentem i w związku z tym jest coraz większe zapotrzebowanie właśnie na tego rodzaju zawód. Więc warto też zastanowić się nad poszerzeniem oferty nauczania, zwłaszcza w dużych chyba miastach, tak aby odpowiadała ona globalnym zapotrzebowaniom rynku pracy. Po trzecie usłyszeliśmy też o bardzo ciekawej formie współpracy, takiej potrójnej między szkołami zawodowymi i technicznymi z jednej strony, uniwersytetami oraz przedsiębiorstwami. Jest to dobry przykład współpracy, ponieważ z jednej strony, znaczy na pewno tutaj jak najwięcej zyskuje uczeń, ponieważ z jednej strony otrzymuje praktyczne wykształcenie w firmie, z drugiej strony o solidne podstawy teoretyczne w szkole i też praktyczne, a oprócz tego może zobaczyć, jak to jest na uniwersytecie, może się zastanowić też nad spięciem się właśnie na ten kolejny szczebelek tej drogi edukacyjnej. Przejdę teraz do kolejnego slajdu, numer 19. Zastanawialiśmy się nad pozycją kształcenia zawodowego i technicznego w świecie nauki w Polsce i doszliśmy do wniosku, że być może warto zastanowić się nad ugruntowaniem badań nad kształceniem zawodowym i technicznym w formie oddzielnej dyscypliny naukowej, tak jak na przykład ma to miejsce w Niemczech. Dzięki temu być może zyskałby na tym wizerunek kształcenia zawodowego i technicznego w Polsce, jak również być może uwaga też reprezentantów administracji publicznej byłaby bardziej skierowana w tym kierunku i być może poszłyby też za tym lepsze warunki finansowe, jeżeli chodzi o finansowanie kształcenia zawodowego i technicznego.
Poza tym zauważyliśmy, że jeżeli chodzi o samych uczniów, że uczniowie chętniej wybierają praktyki w przedsiębiorstwach, które nie towarzyszą jednemu lub dwóm uczniom, tylko raczej formułują klasy patronackie, więc jest to zdecydowanie bardzo popularny wybór wśród uczniów i warto iść tą drogą w przyszłości i ustalać jak najwięcej tego rodzaju klas. Oprócz tego zdaje się, też słyszeliśmy takie głosy, że być może przyszłość kształcenia zawodowego i technicznego w Polsce byłaby jeszcze lepsza, gdyby uczniowie uczyli się w mniejszych, bardziej szczegółowych i wyspecjalizowanych modułach, aby te cząstki wiedzy były mniejsze, były zorganizowane w taki bardziej szczegółowy sposób, ale dzięki temu być może uczniowie zyskaliby bardziej specjalistyczne wykształcenie. Bardzo dziękuję i przekazuję teraz głos moim kolegom, panu doktorowi Schulte oraz pani Marajkę Mencer. Dziękuję bardzo. Dokonaliśmy ewaluacji kwestionariuszy, ale jak pani Dolińska już pokazała, sami też zapytywaliśmy uczniów, czyli przekazaliśmy kwestionariusze, których ewaluację teraz pokażę razem z panem Svenem Schulte. Z jednej strony pytaliśmy, na ile uczniowie znają różne sposoby nauki. Czyli pytaliśmy o rodzaje nauki, sposoby nauki. Tabela pokazuje następujące wyniki. Widzą Państwo tutaj, że dwa kroki czy cztery kroki, dwie fazy czy cztery fazy, to nie było znane, czy raczej wpisywali nie wiem, czy raczej nie wiedzieli, o co tutaj chodzi. Często, czy prawie zawsze, nauka w pracy i nauka w formie ćwiczeń była podawane. Nauka w projektach dydaktycznych bardzo rzadko była podawana przez uczniów. Autodydaktyka za to bardzo często. Dane dotyczące metody tekstu wiodącego, warsztatów były bardzo zrównoważone, czyli nie było tutaj, nic nie wybijało tutaj silnie. Szczególnie jeśli chodzi o odpowiedzi w dwóch krokach, czterech krokach, czyli oraz nauka, oraz dwie inne odpowiedzi, trzeba było pogłębić, ponieważ po kształcie kwestionariusza nie wiemy, czy uczniom nie było znane to pojęcie dwa stopnie czy cztery stopnie, dwa kroki, cztery kroki, czy nie znali po prostu tego pojęcia i ewentualnie ta zasada po prostu musiałaby być, to pojęcie musiało być zostać wyjaśnione, być może zasadę znają. Czy na przykład nauka w pracy, czy nauka w sali dydaktycznej. Widzimy, że tutaj jest wiele głosów i trzeba by było dopytać, na ile jest to podbudowane dydaktycznie. Czy nauka w pracy, czy to pojęcie rozumieją. Ponieważ oczywiście w pracy zawsze się czegoś uczę, prawda? Jak tylko jestem w kontekście pracy, to zawsze się uczę czegoś. Czy też faktycznie model, czyli faktycznie model, chodzi o model dydaktyczny, nauka w pracy, to jest to, co znają i to, co faktycznie jest realizowane. Dobrze, dalsze wyniki przedstawi Państwu mój kolega Sven Schulte. Dobrze, dziękuję Marajkę. Wobec tego ja będę kontynuował analizę ewaluacji tychże kwestionariuszy. Wybraliśmy kilka aspektów, które są ciekawe w dzisiejszym kontekście. Pasjonujące pytanie było pytanie o warunki ramowe szkół zawodowych współpracujących z zakładami. Tutaj widzimy, że wyposażenie techniczne w szkołach ze strony uczniów zawodu było oceniane jako stosunkowo dobre, czyli stosunkowo rzadko podaje się, że nie było materiałów, czy też, że technologia była niedostateczna, jeśli chodzi o wyposażenie szkół. Niemniej jednak wypadają niektóre zajęcia i
tutaj, czy też wyzwanie, aby współpracować z uczniami z innych zawodów, czyli bardzo heterogeniczne klasy. Widzimy, że w porównaniu z zakładami wyposażenie techników i szkół zawodowych jest różne. I jest to znane wyzwanie w obydwu krajach, że szkoły zawodowe tutaj jednak nieco zostają w tyle, jeśli chodzi o technologię w szkołach, a w zakładach. I tym samym trzeba pedagogicznie odpowiednio tutaj reagować. Drugie pasjonujące pytanie idzie w kierunku tego, jak młodzi ludzie, uczniowie się orientują, dokonując wyborów zawodu. Także pytanie było, skąd pozyskują informacje dla wyboru miejsca nauki. I tutaj widzimy, że bardzo często środowisko rodziny i przyjaciół jest ważnym źródłem informacji, aby zyskać orientację. Drugi punkt ciężkości to środowisko medialne, czyli informacje w telewizji, w internecie, w wiadomościach. Według tego orientujemy się w podejmowaniu decyzji. Słabo obsadzone, zaskakujące są praktyki, które tylko czasami mają jakiś wpływ, ale niezbyt często tutaj zakreślano to jako źródło informacji. I w kontekście tego, co pani doktor Dolińska wcześniej powiedziała, należy to widzieć, ale również podmioty publiczne, jak Urząd Pracy, myślę, że mogły być silniej włączane i być może uczniowie zbyt słabo w ogóle postrzegają ich istnienie i widzimy, że tutaj można było znaleźć i wykorzystać dodatkowe potencjały. Jaki był najważniejszy powód decyzji po orientacji zawodowej? O to też pytaliśmy. Tutaj radośnie jako główny argument podawano, że widzą wyzwanie w pracy, że to jest to, szukają pasjonującego zawodu, wyzwań w pracy. Następnie argumentacja oczywiście finansowa, że można więcej zarabiać. Podobnie jak aspekt pieniężny, to perspektywa długa, perspektywa bezpiecznej pracy, że według tego się orientowano, czy mamy długofalowe bezpieczeństwo w zawodzie. Tuż za tym widzimy powód, że uważamy się za właściwą osobą właśnie w tymże zawodzie, że nadajemy się do tego zawodu. Nie tak liczne odpowiedzi, ale dostatecznie tu często wymieniany ten punkt, czyli brak alternatyw. Czyli to była stosunkowo niewielka grupa, ale przynajmniej w kształceniu zawodowym widzimy, że pewna grupa docelowo defaworyzowana, być może słabsza grupa, tak odpowiadała i trzeba jednak też skierować działania polityki oświatowej na tę grupę młodzieży w orientacji zawodowej. Ale przede wszystkim dla tych, którzy nie widzą perspektyw, to bardzo ważne, aby skupić się na nich, aby również dotrzeć do tych młodych ludzi, jako co widzę jako podstawowe wyzwanie w obydwu krajach. Następnie kilka kolejnych ogólnych rekomendacji czy też wypowiedzi i przekazuję koleżance Joannie. Bardzo dziękuję za głos. Sven, teraz przejdę do slajdu numer 25. Takim ogólnym wnioskiem, który opracowaliśmy podczas warsztatów walidacyjnych, jest zdecydowanie duże zapotrzebowanie uczniów w szkołach zawodowych i technicznych na zajęcia praktyczne. Tego zdania byli nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i przedsiębiorcy, więc jest to zdecydowanie coś, co warto naprawić albo ulepszyć. Oprócz tego też zauważyliśmy, że warto zbadać sposoby,
w jakie można by zachęcić kobiety również do udziału w szkoleniu zawodowym i technicznym. Podczas naszych podróży po Polsce mieliśmy przyjemność w zasadzie rozmawiać chyba tylko z dwoma uczennicami w szkołach branżowych i w technikach. Oczywiście jeżeli już były, to zazwyczaj chętnie właśnie udostępniano nam możliwość rozmowy z nimi, ponieważ raczej się wyróżniały. I też właśnie usłyszeliśmy takie głosy, że naprawdę warto zachęcać kobiety do udziału w szkoleniu zawodowym i technicznym, ponieważ mamy teraz do czynienia z coraz bardziej wkraczającą digitalizacją. Wiele zawodów nie wymaga już dużej siły fizycznej. Te zawody też są o wiele bardziej, znaczy nie powodują tego, że na przykład, nie wiem, że ręce są usmarowane jakimś olejem czy czymś takim, więc jakby kobiety być może też z tego powodu byłyby bardziej zainteresowane szkoleniem czy udziałem właśnie w takim szkoleniu zawodowym lub technicznym. A poza tym usłyszeliśmy od przedsiębiorców, że uczniowie, mimo największych chęci, często nie są jeszcze dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy i często trzeba ich jeszcze dodatkowo doszkolić. A to znaczy, że prawdopodobnie program nauczania w szkołach zawodowych i technicznych powinien zostać zmieniony, ulepszony tak, aby ci uczniowie też z większą pewnością siebie mogli wkraczać na rynek pracy. Bardzo dziękuję i przekazuję teraz głos mojemu koledze Tilo Keczo. Dalsze wyniki, aspekty instytucjonalne. Tworzenie klas patronackich powinno być dalej promowane, ale też powinno być dalej badane. Czyli z jednej strony oczywiście trzeba empirycznie zbadać, jakie są czynniki warunkujące ten model, ale z drugiej strony również trzeba to przedyskutować pod względem teorii oświatowej, jakie normatywy powinny być z tym związane, jakie możliwości przyznaje przedsiębiorstwom, dopuszczając ich do kształtowania materiału szkolnego. Po drugie, tworzenie centrów kształcenia praktycznego, CKP, przede wszystkim w regionach, ze szczególnym zagęszczeniem małych, średnich przedsiębiorstw, aby poprzez efekty synergii związanymi z CKP-ami można było wspomóc małe, średnie przedsiębiorstwa bez skreślania pewnych koniecznych elementów kształcenia. Następnie zajęliśmy się złą reputacją kształcenia zawodowego w Polsce ogółem, czyli powinno się to bliżej zbadać. To nam też przekazano. I oczywiście jest to bardzo skompleksowy obszar badawczy, który ma podłoże historyczne, społeczne, kulturowe. I tutaj nie wystarczą kampanie reklamowe, tylko trzeba zanalizować warunki strukturalne, stworzyć strategię, aby właśnie tutaj całościowo zmienić system kształcenia zawodowego. To prowadzi poniekąd do kolejnego punktu. Jest prowadzony dialog, który będzie przyczyniał się do zmiany kształtu szkolnictwa zawodowego. Cel takiego dialogu z jednej strony to danie możliwości przedsiębiorcom do wpływu na programy kształcenia w szkołach, a z drugiej strony taka instytucja byłaby w stanie wesprzeć dyskusję na temat kształtu systemu kształcenia zawodowego w Polsce. To tyle z mojej strony. Oddaję głos. Przechodzę teraz do ostatniego slajdu, który dotyczy naszych wniosków.
zauważyliśmy, że mimo naprawdę dużego oddania i inicjatywy nauczyciele w szkołach zawodowych i technicznych biorą udział w systematycznie chyba niezorganizowanych kursach pedagogicznych. To znaczy prześledziliśmy ścieżkę rozwoju albo też osiągnięcia zawodu nauczyciela w szkole zawodowej lub technicznej i doszliśmy do wniosku, że ta oferta kursów pedagogicznych jest bardzo różnorodna i często są to kursy online, czasami są też oferowane na politechnikach, na uniwersytetach i warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób można by bardziej usystematyzować ten proces rozwoju pedagogicznego wśród nauczycieli szkół zawodowych i technicznych. Oprócz tego, jeżeli chodzi o kwalifikacje, które uczniowie zdobywają w szkołach, warto by je umieścić w modułach, które są zorientowane na kompetencje. I wówczas takie kompetencje można by łączyć, co z jednej strony może pomóc uczniom dopasować się do zmieniającego się rynku pracy, a z drugiej strony może ich zainspirować do dalszego rozwoju edukacyjnego albo treningu. Oprócz tego takim już ostatnim wnioskiem jest to, że warto by w przyszłości zbadać proces implementacji oraz konsekwencje wprowadzenia reformy edukacyjnej za pomocą metodologii badawczej. Czyli prawdopodobnie za pomocą metodologii jakościowej oraz ilościowej, czyli z jednej strony przeanalizować akty prawne, ale też z drugiej strony przeprowadzić badania empiryczne, czyli rozmowy z zaangażowanymi partnerami. To był ostatni slajd związany z naszymi wnioskami i teraz przejdę do takiego ogólnego omówienia tego, co było dla nas najtrudniejsze w tym projekcie. Projekt przysporzył nam dużo radości i to było niezmiernie ciekawe doświadczenie, aby podróżować po Polsce i rozmawiać z różnymi grupami partnerów. I był to też bardzo dynamiczny czas, w którym przeprowadziliśmy te wywiady, ponieważ był to w zasadzie środek wprowadzania reformy edukacji, bardzo dynamiczny czas. I opinie, które usłyszeliśmy, były bardzo zróżnicowane, tak jak wspomniałam wcześniej, tak jak wspomniał również mój kolega. Po drugie, takim kolejnym w zasadzie wyzwaniem są dosyć znaczne różnice terminologiczne, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe i techniczne w Polsce i w Niemczech. To, co się nazywa kształceniem dualnym w Niemczech, nie do końca jest tak samo rozumiane w Polsce. Zawirowania mogły też spowodować różnego rodzaju rozumienie słów gimnazjum albo też liceum. Liceum w Niemczech było kiedyś szkołą dla dziewcząt, natomiast gimnazjum jest też innego rodzaju szkołą niż ta, którą wcześniej mieliśmy w Polsce, więc to terminologiczne zawirowanie również mogło spowodować czasami komplikacje. Oprócz tego przeprowadzaliśmy badania w okresie takim dosyć burzliwym. Byliśmy w Warszawie w momencie, gdy odbywały się strajki nauczycieli w kwietniu 2019 roku. Więc podczas wywiadów staraliśmy się zachować jak największą wrażliwość i też taką kulturalną wrażliwość i też zdystansowanie związane z kwestiami politycznymi. Oprócz tego zastanawialiśmy się, w jakim języku przeprowadzić nasze badania. Wiedzieliśmy, że dla jakości badań jakościowych najważniejsze jest to, aby nasi partnerzy mogli mówić w swoim własnym języku, czyli głównie w języku polskim. My przeprowadzaliśmy badania w języku niemieckim oraz polskim, a w komunikacji pomagał nam głównie pan Michał Szojer, który jest dzisiaj również z nami w charakterze tłumacza. I część wywiadów była również prowadzona w języku angielskim, ale były to raczej wywiady mniej ustrukturyzowane, przypominające bardziej rozmowy. Bardzo dziękuję i przekazuję teraz głos panu doktorowi Svenowi Schulte i pani Marajce Mencen.
Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz koniec, a więc spojrzenie w przyszłość. Wyniki naszego studium znajdą się w ostatecznym sprawozdaniu, które zostanie udostępnione. Również będziemy w krótkiej formie zbierać wyniki naszego badania i przedstawimy je Ministerstwu Polskiemu, jak i niemieckiemu. No i oczywiście również będziemy tutaj zastanawiać się, jaka dalsze kroki w ramach współpracy są możliwe, również współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Warszawie. Rozmawiamy na temat popularyzacji tych wyników również i w formie takiej konferencji online. Będziemy odnosić się do nich również podczas innych spotkań. I czwarty punkt, będziemy również wzmacniać inne porównywalne projekty w sferze badań nad szkolnictwem zawodowym. Dziękuję tym samym za uwagę. Oczywiście jesteśmy do Państwa do dyspozycji, jeżeli macie Państwo pytania, oczywiście po ostatnim referacie, również w trakcie ostatniego naszego spotkania online 30 czerwca. Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili nam dzisiejsze spotkanie i również Izbie tym samym. To tyle z naszej strony. Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie, panu doktorowi Schulte. Mam już dwa pytania, które nadeszły przez maila i SMS-a. Pozwolę je sobie zadać pod koniec naszego spotkania, a teraz chcielibyśmy poznać naszą polską perspektywę. O nowych trendach w nauczaniu zawodowym powie nam pan Marcin Budzewski z Instytutu Analiz Rynku Pracy. Oddaję panu głos. Dzień dobry Państwu. Będę chciał powiedzieć nie tylko o nauczaniu zawodowym czy o trendach w nauce, ale o pewnym kontekście, w którym się poruszamy, czyli w świecie, który zmienił nam się dosyć mocno i w związku z tym powinniśmy inaczej spojrzeć na naukę, na pracę. No, generalnie całe nasze życie się nieco zmieniło. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. Miałem przyjemność spotkać się z Państwem z Uniwersytetu w Dortmundzie w Warszawie. Były to bardzo ciekawe rozmowy. Nawiążę jeszcze do tego podczas swojej prezentacji. Faktycznie mamy pewne problemy definicyjne, ale nie tylko między systemem polskim a systemem niemieckim. Nawet w Polsce też pewne rzeczy nie są jednoznaczne, nawet dla praktyków. Chciałbym na moją prezentację podzielić w zasadzie na trzy części. Pewne wprowadzenie dotyczące ogólnie rynku i tego, co się zmienia. Powiedzieć później na temat projektu, który realizowaliśmy wspólnie z Konfederacją Lewiatan i Związkiem Transport i Logistyka Polska. No i na koniec wrócić do tych oczekiwanych czy też przewidywanych zmian na rynku pracy. Przejdę zatem teraz do prezentacji. Nowe trendy w nauczaniu zawodowym, ale tak naprawdę przygotowując się do tej prezentacji, zastanawiałem się, czy w ogóle możemy mówić o nowych trendach, dlatego że Badania, które były prezentowane, bardzo ciekawe wyniki przed chwilą, były robione w ostatnim roku. My nasz projekt zakończyliśmy w styczniu, a więc w już bardzo dawno minionej zmianie epoki. No, dawno, dawno temu, tak? Chciałoby się powiedzieć w odległej galaktyce, ale tak naprawdę było to w Polsce i to zupełnie niedawno. Proszę zwrócić uwagę, że Stopa bezrobocia rejestrowego bardzo niska, jedna z najniższych w Europie, rynek kwitnie. Stopa bezrobocia nie jest najlepszym może miernikiem tego, co się wtedy działo na rynku, ale jak przejdziemy dalej,
zobaczymy, jak wyglądała liczba wolnych miejsc pracy, czyli tego, co było zgłaszane zgłaszane w urzędach, w publikacjach, ilu było potrzebne pracowników na rynku. Tu mamy ostatni w lutym ponad 110 tysięcy, w styczniu ponad 120 tysięcy. Bardzo wysokie zapotrzebowanie na pracowników. Mówiło się wtedy oczywiście w końcówce ubiegłego roku o rynku pracownika, o tym, że w zasadzie kto chce, może pracę znaleźć. Praca czeka na człowieka. Zastanawiano się, jak daleko mogą pójść wymagania pracowników odnośnie pracodawców. A teraz przełom. Co się zmieniło? Mówiliśmy do tej pory o takiej erze VUCA, tak? Czyli wszyscy wiemy, że to jest zmienny świat i do tego należało się przyzwyczaić, ale to w miarę oswoiliśmy. No, pojawiło się coś takiego, co widać tu w prawym rogu prezentacji, czyli wirus, tak? Praktycznie niewidoczny, ale coś, co zmieniło nasz świat, no, powiedziałbym, diametralnie. No, w nowej rzeczywistości stopa bezrobocia jeszcze nie oddaje tego, co się dzieje na rynku pracy. Ma na to wpływ bardzo wiele czynników, między innymi jakby opóźnienie w rejestracji, pewne programy pomocowe, długość okresu wypowiedzeń i tak dalej. Ten wskaźnik teraz nadal niski, będzie jednak rósł i no, przewidywania są bardzo, bardzo różne, 10-13% nawet poziom stopy bezrobocia. Zamykające się różne w zasadzie w całości branże. I to pokazuje, że nagle to miejsce pracy zaczyna być bardzo, bardzo cenne. Liczba ofert pracy spadła nam no, prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Czy jaki to ma związek z kształceniem? Zasadniczo przystosowanie się młodego człowieka do rynku pracy, czyli to, z jakim on doświadczeniem, z jaką wiedzą wejdzie na rynek pracy, poprawia jego możliwości na starcie. Ale w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, mamy już do czynienia z pewnym zjawiskiem, który został opisany, czy też nazwany nawet przez Międzynarodową Organizację Zdrowia jako pokolenie lockdown. I to jest dosyć ciekawe, te badania opublikowano niedawno. Okazuje się, że osoby wchodzące na rynek pracy, tutaj były badane osoby młode, czyli między 15 a 25, 24 rokiem życia, mają duży problem, żeby wejść na rynek pracy. Nie tylko jest to taki problem chwilowy, że ponieważ część zakładów pracy została zamknięta, część miejsc pracy została zlikwidowana, to są szanse na znalezienie pracy mniejsze, ale tak jak podają eksperci, ma to bardzo długotrwałe konsekwencje, ponieważ wchodząc w tym momencie na rynek pracy, młody człowiek bardzo często będzie starał się podjąć jakąkolwiek pracę, czyli pracę z gorszym wynagrodzeniem, na gorszych warunkach, tylko po to, żeby w jakiś sposób zarobić na swoje utrzymanie. No to będzie miało długotrwałe skutki, ponieważ będzie bardzo trudno później osiągnąć takie możliwości, czy taki poziom wynagrodzeń, takie warunki pracy, jakie mógłby osiągnąć jeszcze startując w styczniu tego roku, czy w grudniu zeszłego roku. Zwróćcie uwagę, że młode osoby bardzo często pracują w sektorach, które
zostały najbardziej dotknięte przez wirus, przez ten lockdown. Oczywiście w zależności od kraju, no to jest nawet do 50%, tak jak w Grecji, albo w około 25%, tak jak w Niemczech. W Polsce jest to około 30% młodych ludzi. Także ta sytuacja jest dosyć trudna. To, co też jest warte zauważenia, no to też te zmiany. Gospodarka, tak jak mówiłem, no spowalnia. W kwietniu 24,5%, ale w motoryzacji, o której już Państwo w poprzedniej prezentacji wspominali, to prawie 80%. Bezrobocie na razie jest niewielkie, ale będzie, tak jak powiedziałem, rosło. No co to oznacza? Czy to już tak naprawdę jest koniec tych zmian? Czy pójdziemy dalej w zmianie naszego w zasadzie całego życia i gospodarczego, i społecznego. To, co stało się w marcu tego roku w Polsce, w Europie, czyli na przykład zamknięcie szkół, było olbrzymim wyzwaniem, raz ze systemowym, dwa jednak ludzkim. I to na ten aspekt chyba należałoby największy nacisk położyć. Bo o ile można powiedzieć, że szkolnictwo na poziomie podstawowym, jak i to średnie, które nas w tym momencie najbardziej interesuje, ale jak i wyższe, w jaki sposób dostosowywało się do zmian technologicznych, no to nagle zaczęto wymagać rewolucji wręcz, z dnia na dzień przejście na pracę zdalną. No i tutaj można się zastanawiać, jak to i czy zdaliśmy ten egzamin. No, prawdopodobnie najlepiej zdała ten egzamin młodzież, ponieważ ona jest lepiej dostosowana do nowych technologii niż osoby nieco starsze. No ale to też zaczęło stawiać inne wymagania, tak? Bo szkoła dyscyplinuje w pewien sposób, bo narzuca pewne ramy. Do szkoły nie można pójść w piżamie. No a przed komputerem to już różnie. To mamy te wyzwania. Nauczyciel, który do tej pory prowadził zajęcia w szkole, musiał przejść na platformę. Niesamowita praca i tutaj w ogóle wielkie słowa uznania, mimo oczywiście wielu pewnie potknięć, które były, ale wielkie słowa uznania, bo przenieśli nauczyciele to, co do tej pory było w klasie, na platformę jakąś cyfrową. I teraz to oczywiście bardzo różnie w zależności od szkoły, zaangażowania, dyrekcji, nauczycieli, miejsca, czyli wieś, miasto, dostępu do internetu i tak dalej. To są oczywiście wielkie, wielkie problemy i wyzwania. Tylko chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, o czym mówimy, jeżeli mówimy o kształceniu zawodowym, no to jest bardzo duże wyzwanie. Może pod koniec też troszeczkę nie będziemy snuli takich rozważań czysto science fiction, no ale już pewnych wdrożonych rozwiązań i tych, które mogą być wdrażane po to, żeby w jakiś sposób te zajęcia nie do końca praktyczne mogły być realizowane. Nie, bardzo wiele wskazuje na to, że wrzesień nie będzie zakończeniem zamknięcia szkół. To jest bardzo duże wyzwanie. Jeszcze chcąc kilka słów powiedzieć szczerze o rynku pracy, bo to jest dosyć istotne. Było takie badanie realizowane w marcu, monitor rynku pracy firmy Rush, to cykliczne badanie. No i tutaj widać było wzrost
takiej oceny ryzyka utraty pracy, czyli ludzie pracujący zaczęli bać się utraty pracy. Oczywiście te branże typu hotelarstwo, one, gastronomia, one były największe jest to ryzyko, ale branża chociażby logistyczna i transport to jest prawie 20-25%. Z tym, że tutaj należy jeszcze powiedzieć, podkreślić to, że czym osoba jest wyżej wykwalifikowana, ale niekoniecznie wykształcona, tak, tylko ma większe kwalifikacje, tym ta obawa jest niższa. No, co potwierdza to, że jednak jeżeli patrzymy na organizację pracy, to pracodawcy, rynek będzie preferuje i będzie preferował osoby, które stanowią dla niego ten najcenniejszy zasób, czyli te osoby mające i wiedzę, i umiejętności, i te, które mają pewne doświadczenie. Teraz chciałbym właśnie przejść i powiedzieć krótko na temat projektu, który realizowaliśmy w partnerstwie właśnie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Był to projekt konkursowy, czyli taki, który był zlecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu. Konfederacja Lewiatan realizowała to dla kilku sektorów, dla kilku branż. My wspólnie realizowaliśmy to jeszcze dla branży mody i innowacyjnych tekstyliów. No tutaj wiele wspólnych elementów, przepraszam, wspólnych elementów było, jeżeli chodzi o wnioski wśród tych różnych branż. Zacznę od pewnych jakby niespójności językowych. To pani Dolińska o tym mówiła, że mieli państwo no też takie problemy językowe, znaczy ja rozumiem system inny w Niemczech, system inny w Polsce, a tutaj mamy system w Polski, rozmawiamy tylko i wyłącznie wśród polskich nauczycieli, dyrektorów szkół, pracodawców i dyskusje, które mieliśmy od samego początku, od pierwszego spotkania, bardzo często schodziły na poziom tego, jak są rozumiane poszczególne zapisy prawne, tak? Co można, czego nie można, jakie są wymagania od opiekuna, jakie spełnić. No i tutaj mamy jakieś, no i tutaj jest pewien, wychodzi na to, że nasz system jest dosyć skomplikowany. Być może nawet za bardzo skomplikowany i może należałoby go nieco uprościć. Patrząc na te główne jakby formy kształcenia praktycznego u nas, czyli zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, mamy tutaj wypisane, czym one się mniej więcej różnią. Istota, moim zdaniem, jako no, osoby, która zajmuje się analizą zarówno rynku pracy, no, jakby i patrzeniem na system edukacji, a przede wszystkim szukanie tego miejsca, tego styku i badanie tego styku, jak należy dopasować to, co szkoła jak kształci do tego, czego oczekują pracodawcy, no, żeby ujednolicić jak najbardziej te pojęcia, no i powiedzieć, ok, no wszystko, co robimy w szkole, powinno doprowadzić do tego, żeby osoba mogła w miarę swobodnie wejść na rynek pracy. Przy szkolnictwie zawodowym to chodzi o ten aspekt praktyczny, czyli umiejętność odnalezienia się w środowisku, także w rzeczywistych warunkach pracy, czy też w środowisku pracy i wśród jakby w rzeczywistym zakładzie pracy. Wszyscy w czasie tego projektu, ale no nie tylko, no zgadzaliśmy się w tym, że szkoła nie jest w stanie wykształcić gotowego pracownika, ponieważ zarówno jakby możliwość
możliwość dostęp do technologii, które wykorzystuje pracodawca, oprogramowania. No nie, w zasadzie nie można przenieść tego jeden do jeden na przykład na zajęcia do szkoły. Uczeń może z tym się spotkać na praktykach, ale praktyki są dosyć krótkie. Szkoła powinna raczej przygotować do tego, żeby ten uczeń był w stanie się nauczyć pewnych rzeczy też u pracodawcy. Rozmawialiśmy też podczas spotkań i konsultacji na temat tego, czy uczenie w pięcioletnim technikum, obecnie pięcioletnim technikum, trzyletniej szkole branżowej, w takim systemie, jaki mamy obecnie, no czy to jest optymalne? Ponieważ oczywiście pewne rzeczy, pewne czynności, które osoba po szkole będzie wykonywała, no jest w stanie opanować w znacznie krótszym czasie i dobrze było, gdyby ona to opanowała dobrze i później zdała z tego egzamin zawodowy, natomiast nie zabierze jej to aż tyle czasu. No, powraca tutaj też sprawa kursów zawodowych, czy takich kursów, które jakby uzupełniają wiedzę o takie bardzo praktyczne aspekty. Przechodząc jeszcze troszeczkę mówiąc jeszcze o projekcie, tak jak mówiłem, mieliśmy za cel po pierwsze zaangażować pracodawców w opracowanie tego modelowego programu nauczania wspólnie ze szkołami, z przedstawicielami centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, wypracować pewne rekomendacje do zmian przepisów. Państwo doskonale zdają sobie sprawę, że jakby obciążenie szkoły różnego rodzaju sprawami administracyjnymi, nauczycieli, jest ogromne. Obciążenie pracodawcy jego sprawami jest nie mniej wielkie, więc znalezienie tutaj takiej platformy, takiego miejsca i czasu na to, żeby te dwie strony usiadły i zaczęły rozmawiać ze sobą i wspólnie wypracowały rozwiązania, no nie jest bardzo często łatwe. W trakcie naszych spotkań w zasadzie uczestnikami były te same osoby, te najbardziej zaangażowane, które no, do tej dyskusji wiele wnosiły, ale cały czas mieliśmy wrażenie, że mówimy do tej samej grupy osób, tych najbardziej chętnych. Jakie cele szczegółowe były tego projektu? Oprócz modelowych programów nauczania nauki, przetestowanie tego modelu, o tym za chwilę, przygotowanie zasad zapewnienia jakości oraz ram jakości staży i praktyk, no i te, tak samo rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego. Chciałbym Państwu powiedzieć teraz, co w ten skład takiego modelu wchodziło. Te dokumenty są w tym momencie w Ministerstwie Pracy. Mam nadzieję, że zostaną udostępnione. Po pierwsze, i tutaj będzie to taka ciekawostka za chwileczkę, były to analizy podstaw prawnych kształcenia w zawodzie, podział treści nauczania na lata nauki wraz z uzasadnieniem przyjętej kolejności, tak? Czyli wypracowaliśmy pewien tok nauki, połączenie między, czyli korelacje między przedmiotami po to, żeby ta wiedza się utrwalała i pogłębiała, jakie treści nauczania w rzeczywistych warunkach pracy powinny być uwzględnione i to w dwóch modelach, ponieważ mamy taki model na styk pracodawca-szkoła albo jeszcze szkoła-pracodawca-centrum kształcenia praktycznego.
Dodatkowo były zasady i formy monitorowania jakości kształcenia praktycznego, wzory dokumentów. To było dosyć, myślę, że ważnym efektem tego projektu, czyli pewne wzory do wykorzystania dokumentów dla pracodawców oraz dla szkół. No i tutaj jeszcze na koniec opis form współpracy między nauczycielami praktycznej nauki zawodu i kierownikami kształcenia praktycznego. My nasz projekt zaczynaliśmy, tak jak było widać na poprzednim slajdzie, w 2018 roku. Jak opracowaliśmy modele i byliśmy gotowi do testowania, no to szła reforma i od 1 września 2019 roku zostało sporo zmienione. Także musieliśmy nasze modele dostosować do nowej podstawy programowej. Przyznam, że jest to bardzo dużo pracy. Znaczy, nie umiem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat konkurs został tak przygotowany, żeby trzeba było robić to dwa razy. Natomiast no, było to ciekawe wyzwanie. O wynikach pilotażu za chwilę, natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć Państwu na temat zasad zapewnienia jakości, ponieważ jest to według nas dosyć istotny element projektu, a zasady zapewnienia jakości, oprócz oczywiście samego opisu, odwołania się do projektu TRIF i do tego, w jaki sposób te zapewnienie jakości powinno się odbywać, też opierało się na przygotowaniu pewnych takich wzorcowych dokumentów dla szkół, po to, żeby można było to w procesie nauki wykorzystać. I no tutaj mieliśmy dwa rodzaje takich dokumentów, czyli te, które są obowiązkowe, wymagane przez przepisy prawa, i takie, które są stosowane, mogą być stosowane jako dobre praktyki. No, do czego zachęcaliśmy uczestników. Co jest ciekawe i wskazuje po raz kolejny na rozbudowę naszego systemu i jego skomplikowanie, no, nie mieliśmy również jednakowych odpowiedzi, które dokumenty są wymagane. Rozmawialiśmy tylko i wyłącznie z praktykami, więc no to nie najlepiej chyba mówi o naszym systemie. Ale to, co jeszcze chciałbym tu podkreślić przy zasadach zapewnienia jakości, to mamy oczywiście te wszystkie rzeczy, jak dzienniki, jak karty BHP, jak wzory umów pomiędzy pracodawcą a szkołą, ale również wszystko, co jest związane z RODO, tak, czyli takie wymagania, które są i one będą obowiązywały, a nie tak dawno jeszcze nic nie było. Zachęcaliśmy też i przygotowaliśmy formularza do badań ewaluacyjnych takich zajęć czy też praktyk, bo uważamy, że należy zapytać uczestników, co było dobrze, co należałoby poprawić i wysnuć i wpleść w cały system przygotowywania tych zajęć, no jakby wnioski z tej ewaluacji. Czyli tu jest bardzo istotny uczeń, przedstawiciel zakładu pracy i dyrektor szkoły, czy też szkoła jako jednostka. Jakich zawodów przygotowaliśmy te modele? Dla magazyniera logistyka, technika logistyka, technika spedytora, technika eksploatacji portów i terminali. No tu jest ciekawa rzecz też, ponieważ niektóre z badań to też pokazują, że zawód magazynier w zasadzie w niedługiej przyszłości zniknie. Z tym, że jak już mówimy o tym, że dużo się zmienia w sposobie naszej pracy i jej postrzegania, no to oczywiście
magazynier jako osoba w szarym fartuchu z ołówkiem w kieszeni i najlepiej kopiowym oraz plikiem kartek, no to to już dawno odeszła. Natomiast osoba, która jest w stanie zarządzać magazynem, być może nawet zdalnie, no to jest prawdopodobnie przyszłość. Jakie były wyniki naszego pilotażu? Po pierwsze, pilotaż pozwolił na sprawdzenie, czy wszystkie elementy opracowanego modelu będą mogły być zastosowane w praktyce szkolnej. No i tu jest znowu pewne ale, bo wymagania projektu czy też jego ograniczenia były takie, że mogliśmy dotestować tylko kilka miesięcy, co jest troszkę za mało. Ale testowaliśmy. Mieliśmy trzy zespoły szkół, które zgodziły się na testy. Co powiedzieli uczniowie? Uczniowie to samo, co Państwo mówili w poprzedniej prezentacji, bardzo wysoko oceniają sobie ten praktyczny aspekt zajęć. Przepraszam bardzo. To jest dla nich kluczowe, żeby więcej czasu spędzać na praktykach w firmach, żeby poznawać pracę w miejscu jej wykonywania. No tutaj jest lista pewnych ich sugestii, czy sugestii uczniów, łącznie z tym, że chcieliby jeździć, mówiąc potocznie, w trasy, żeby zobaczyć, jak wygląda praca kierowcy na przykład. Tak? Więc no oczywiście pewne rzeczy nie są proste do zrealizowania, natomiast uczniowie są mocno nakierowani na to, żeby poznać praktyczny aspekt pracy, a to jest bardzo cenne, ponieważ no, myślę, że tutaj pokazuje to, że zrozumienie, że wchodząc do miejsca pracy, do zakładu pracy, no, tym będę lepszym pracownikiem, ile wcześniej się nauczyłem, tak, żeby nie być osobą zupełnie nieprzygotowaną do tej pracy. Nauczyciele i pracodawcy uważali, że właśnie no pewne szkoła powinna wykształcić pewne cechy, trudno, ale pewne umiejętności i pewne kompetencje, które pomogłyby uczniowi, czy też nowemu pracownikowi, przepraszam bardzo, odnaleźć się w pracy, nowej pracy. Pominę pierwszy punkt, bo on będzie raczej, według mnie, jest pochodną tych następnych. No, jakby wpojenie i przygotowanie się do pracy, do samoorganizacji, do tego, żeby dobrze organizować sobie pracę, tak, pracę wokół siebie, żeby być zdyscyplinowanym. To jest też taka kluczowa cecha, która myślę, że pomaga w wielu sytuacjach, ale również komunikatywnym i elastycznym, tak, czyli umieć się dobrze skomunikować z kolegą w pracy, czy ze swoim przełożonym. To jest, myślę, że no, pewien zbiór takich podstawowych umiejętności, które powinien wynieść absolwent szkoły, w zasadzie każdej, po to, żeby mógł później w sposób łatwy wejść w nową grupę i być uczestnikiem czy to rynku pracy, czy dalej się uczyć. I to też jest troszeczkę nawiązanie do tego, czy musimy uczyć tyle lat rzeczy prostych, czy szkoły jednak, te nasze branżowe i te nasze techniczne w ogóle, bo nie powinny być jednak zorganizowane w trochę inny sposób, czyli uczyć podstaw, uczyć uczenia się,
a potem doszkalać w krótszych kursach, które łatwiej zmienić i dostosować do potrzeb rynku pracy, mówię o wymaganiach, dostosowywać i uczyć pracowników. Jeszcze jedna rzecz, która jest warta, na którą warto zwrócić uwagę, no to jest kwestia chłonności lokalnego rynku pracy, też otoczenia szkoły. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nawet przy najlepszych chęciach pracodawców nie będą w stanie przyjąć na praktyki większej liczby osób, niż są to fizyczne możliwości ich zakładów pracy. I tutaj mamy dwie kwestie. W logistyce zwracano uwagę na to, że są bardzo rygorystyczne przepisy BHP, które nie pozwalają dużej grupie jednocześnie uczniów przebywać w magazynach. Tak? To jest, no, w takim układzie, co zrobić w momencie, kiedy cała klasa miałaby przejść do pracodawcy na takie zajęcia, na praktyki, po pierwsze. Po drugie, jeżeli mamy centra logistyczne, bardzo często są poza miastami, w zasadzie zawsze są poza miastami. Kwestie dojazdów, dowozu, czyli przepisy, które są tak naprawdę poza nieco tym nurtem, o którym rozmawiamy, ale bardzo mocno wpływają na to, czy można coś takiego przeprowadzić, tak? W jaki sposób, czy pracodawca może na przykład zorganizować przejazd uczniów do szkoły. To są rzeczy, które wydają się tutaj takie zupełnie poboczne, a jednak determinują możliwość zorganizowania praktyk czy wizyty w zakładzie pracy. Przepraszam bardzo. Pewnie jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia jakby dopasowania profilu szkoły do możliwości jakby przemysłu tego, który istnieje lokalnie. Tutaj to akurat w logistyce tego nie było, ale już chociażby w przemyśle odzieżowym jak najbardziej, tak? Znaczy, no, trudno jest uczyć zawodów, które lokalnie nie są, czy też w specjalnościach, które lokalnie nie występują w produkcji, więc no, wtedy uczeń musiałby jeździć ze Śląska, nie wiem, na Podlasie, żeby taki zakład pracy znaleźć. I teraz co nowego? No to pewne też podejście inne nieco do nauki, jakby dostosowanie się do tego, co się zmienia. Nie wiem, tak jakby logistyka miejska chociażby, tak? Czy te procesy związane z ekologistyką, no, wszystko to, co się wiąże z nowymi wymaganiami na ochrony środowiska, czy podejścia proekologicznego. Więc to są wszystko aspekty, które szkoła, no tak czy inaczej, musi wdrożyć w swój program po to, żeby kształcić osoby poszukiwane na rynku pracy. A to z kolei, no, przekłada się na liczbę osób chętnych do podjęcia nauki w danej szkole, czyli to tak naprawdę, w jaki sposób później absolwenci odnajdują się na rynku pracy, bo sam marketing, czyli powiedzenie, że ta szkoła jest dobra, są fajne laboratoria, fajne zajęcia, to mimo wszystko nie wystarcza. Uczniowie pytają się o na przykład możliwość praktyk czy dalszej pracy. No i co jest ciekawe, po całego naszego projektu wyszło, że nie jest w zasadzie możliwe stworzenie jednego modelu, który będzie do zastosowania we wszystkich szkołach, ponieważ są bardzo różne relacje lokalne, tak, między szkołą, między pracodawcą, różne możliwości szkół, różne możliwości pracodawców. I to wszystko powinno być bardzo elastycznie wykorzystywane, elastycznie regulowane.
powinniśmy mieć możliwość jako pracodawca z jednej strony, szkoła z drugiej strony, możliwość kształtowania tych relacji w pewnych ramach, ale dosyć elastycznie. I to, jakie rekomendacje z projektu były przedstawione, no to jest ograniczenie liczby efektów kształcenia, które są obowiązkowe. No niestety no, reforma ostatnia no, nie poszła w tę stronę, ale można powiedzieć, że rekomendacje były przygotowane już po jej wdrożeniu. Właśnie, pozostawić do wyboru nauczycielowi i pracodawcy, którzy wybiorą pewne treści nauczania w porozumieniu. To jest akurat jedna z kwalifikacji do zawodów organizacja transportu, więc tutaj przeniesienie pewnego, zmiana tego cyklu nauczania, tak żeby pewne rzeczy uczyć później, pewne wcześniej w procesie nauczania, chociażby dlatego, że niektóre elementy no, osoby starsze, chociażby starszej też doświadczeniem, mówię o uczniach, lepiej będą przyswajane. No i tutaj to jest ta ostatnia uwaga, no, jak zorganizować dojazd na praktyczne kształcenie u pracodawcy w momencie, kiedy uczeń sam nie może się poruszać, a pracodawca nawet jakby chciał, ma pewne ograniczenia w zorganizowaniu tego transportu. I tutaj nie chodzi o to, żeby wypuścić wszystko spod kontroli, ponieważ bezpieczeństwo uczniów, zarówno na terenie szkoły, jak i pomiędzy szkołą a pracodawcą i u pracodawcy jest rzeczą kluczową. Natomiast, żeby zorganizować to w taki sposób, żeby można było dosyć elastycznie to organizować. No i teraz w zasadzie chciałbym przejść dalej, zastanowić się, co będzie za chwilę, ale jeszcze zastanówmy się przez moment, szanowni Państwo, nad możliwością kształcenia, obecnie kształcenia zawodowego. Bo matematyka, języki możemy uczyć się swobodnie online, to nie będzie żadnego problemu. Natomiast już po zobaczenie, w jaki sposób można uczyć zawodu, czy też pokazywać pewne procesy, no jest niezwykle trudne. Nie wszystko da się zorganizować na zasadzie pokazu, no bo co innego jest zobaczyć, jak ktoś coś wykonuje, a co innego jest to samemu wykonać. Człowiek uczy się przez doświadczenie. Oczywiście pewnym rozwiązaniem zapewne będą wszystkie technologie związane z rozszerzoną rzeczywistością, gdzie uczeń będzie mógł zajrzeć do urządzenia, nawet w miejsce, gdzie normalnie tego by zrobić nie mógł, albo będzie mógł przez odpowiednie oprogramowanie przetestować pewne czynności, które wykonuje, czyli pewnego rodzaju symulator działań. To na pewno jest pewien kierunek rozwoju nauki w zawodach. Myślę, że nie tylko w okresie zamknięcia szkół, ale także później. Natomiast to do końca nie zastąpi kontaktu z taką, nie wiem, czy żywa maszyna to jest dobrze powiedziane, ale z realną maszyną, czy z żywym człowiekiem. I tutaj tutaj też zachęcam Państwa do dyskusji, jak to będzie możliwe do zrealizowania. Pewne rzeczy wirtualnie tak, myślę, że postęp będzie szedł w tą stronę, żeby jak najwięcej można było przetestować i przy okazji bezpiecznie, ale no, gdzieś musimy się jednak spotkać z urządzeniem, z programem komputerowym, z realnymi warunkami realnej pracy, realnego stresu, który powoduje, że pewne rzeczy wykonuje się inaczej.
Podsumowując swoją prezentację, to też jak pewne ciekawostki, CDFOP przeprowadził takie badania, w zeszłym roku opublikował, stwierdzono tam, że 65% dzieci rozpoczynających naukę w 2019 roku podejmie pracę na zupełnie nowych, nieistniejących jeszcze stanowiskach pracy. Bardzo ciekawe, bo cały czas my operujemy tutaj z takimi pojęciami magazynier logistyk, technik i tak dalej. No być może te zawody wkrótce przestaną w ogóle istnieć. Kolejne wyniki badań. Do 2030 roku zniknie 47% istniejących aktualnie zawodów. Zobaczymy, to już jest niedługo. Być może nawet nie chodzi tutaj, albo na pewno nie chodzi tutaj o nazwy zawodu, bo to nie jest kluczowe, tylko chodzi o zawartość pracy, o to, co jest i jak realizowane. Wspomnieli Państwo o stroicielu pianin. Póki pianina i fortepiany istnieją, ten stroiciel będzie potrzebny i on zapewne będzie stroił fortepiany podobnie, aczkolwiek może wykorzystywać chociażby inny wzorzec dźwięku, niekoniecznie taki tradycyjny kamerton, może będzie to coś innego, ale no, naciąganie strun już chyba będzie tak samo robione. Nie wiem, czy da się to zautomatyzować, może, ale jeżeli weźmiemy na przykłady z zawodów takich produkcyjnych, no to mamy wiele zawodów typu operator pewnej linii procesowej, który tak naprawdę przestaje być zawodem mechanicznym, a staje się bardziej takim zawodem no, z pogranicza informatyki, elektroniki i techniki, gdzie tej pracy fizycznej, właśnie takiego fizycznego brudzenia rąk jest najwięcej. Jak to będzie wszystko wyglądało? Jaka będzie skala zmian? Czy digitalizacja i cyfryzacja edukacji przyspieszy te zmiany? Myślę, że tutaj odpowiedź jest twierdząca, ale to też zostawiam jako takie pytanie otwarte na później. Chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze jedną, w zasadzie dwie na koniec rzeczy, że zmienia nam się podejście przez lata od wykonywania prac czysto fizycznie do bardziej zastanawiania się i opracowywania pewnych procesów. Coraz więcej pracy wykonujemy koncepcyjnie. To się na pewno zmienia. I bez względu na to, czy cyfryzacja i digitalizacja bardzo szybko przyspieszą, czy będziemy pracowali w większości zdalnie, czy będziemy pracowali, czy wrócimy do takiej standardowej pracy, do standardowej nauki, to mam wrażenie, że nadal będą poszukiwane na rynku kompetencje związane z pewnym szerokim podejściem do problemów, do szukania rozwiązań, do współpracy. Nawet jeżeli pracujemy zdalnie, to musimy współpracować. I szkoła też powinna tego uczyć. Do tego, żeby szukać się rozwiązań, żeby patrzeć na to, co robimy w szerokim kontekście, po to, żeby znaleźć czasami przyczynę jakiejś usterki, nie konkretnie na naszym stanowisku pracy, ale gdzieś przed albo za. Być może w procesie jest jakiś błąd. To wszystko no, powoduje, że tak naprawdę te kompetencje od lat, te najbardziej poszukiwane, będą nadal poszukiwane i szkoły powinny iść w tę stronę, żeby jak najlepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy, i dostosowywać się, ale technologicznie, ale bardziej na zasadzie krótszego kursu, krótszego programu po to, żeby szybciej można było go zmienić, bo wiadomo, że cały program szkoły jest bardzo, bardzo trudno zmienić. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękujemy panu Marcinowi Budewskiemu za bardzo interesującą wykład i prezentację. A teraz chciałabym przejść do tych pytań, które spłynęły do nas, do pytań albo też do takich informacji, z którymi bardzo chętnie się z państwem podzielę. Pierwsza dotyczy aktualnego tematu, na ten temat przed chwilą była mowa, a mianowicie o przyszłość kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe jeszcze do marca to był rynek pracodawcy. Pracodawcy pytają teraz, co dalej, a mianowicie o perspektywę kształcenia w takim kontekście. Wczoraj taką rozmowę odbyłam z polską firmą, która przygotowała się do kształcenia młodocianych pracowników. Teraz stoi przed ciężkim wyzwaniem zwalniania pracowników, którzy już od lat są zatrudnieni w firmie, i zadaje takie pytanie, co teraz z młodocianymi pracownikami? To pierwsze pytanie. Drugie natomiast odnosi się do doświadczeń międzynarodowych, a mianowicie rozmawialiśmy tutaj o polskim kształceniu zawodowym. Były pytania dotyczące studiów porównawczych, były pytania dotyczące tego, czy kształcenie zawodowe można porównać między Polską, Niemcami, Danią, Szwajcarią, Austrią. Chętnie oddam głos ekspertom. Chętnie rozpocznę. I też postaram się dobrze odpowiedzieć na te pytania. Rozpocznę od drugiego pytania o porównywalność pomiędzy różnymi systemami kształcenia zawodowego. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ bardzo łatwo grozi nam próba modelu panującego w jednym kraju, na przykład w Niemczech, przenieść na inny kraj. Czyli na przykład mamy dualny system w Niemczech i mogą to robić, przejąć inne kraje. Ale nie jest to właściwa droga z perspektywy nauki, ponieważ nie jest możliwe zapewnienie transferu jeden do jednego ze względu na różne uwarunkowania historyczne, polityczne, oświatowe w danym kraju, które rozwinęły się z biegiem lat. I dlatego ta porównywalność w sektorze badawczym jest możliwe tylko w odniesieniu do pewnych kryteriów czy elementów, czyli na przykład jak współpracują, czyli wcześniej wspomnieliśmy o tym, jak kooperują zakłady ze szkołami zawodowymi w kształceniu zawodowym, i czyli na przykład jakie metodyki dydaktyczne są stosowane w szkole, żeby na przykład bardziej zapewnić model nauczania zorientowanego na proces pracy. Inna kwestia, jak funkcjonuje na przykład kształcenie, znaczy gdzie odbywa się miejsce nauki, jak kształci się instruktorów, jak się ich opłaca, co być może zwiększa wizerunek, reputację instruktorów czy nauczycieli zawodu, czy kształcenia zawodowego. To są takie małe aspekty, które można porównać, aby spojrzeć, czy na przykład czy można by uczyć się na przykład po pozytywach, czy pozytywnych przykładach. I sprawdzić, czy to będzie działać, czy też nie. Ale transferu jeden do jednego niestety zrobić nie można w badaniach naukowych, dlatego jest to takie trudne i skomplikowane, aby szybko realizować pewne zmiany. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, tak, a więc jeżeli chodzi o młodych ludzi na rynku kształcenia zawodowego, to właśnie nie znam dokładnie debaty w Polsce. W Niemczech dyskutujemy od tygodni, że wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, co zrobić. Oczywiście są programy wsparcia dla firm, aby w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa dalej jeszcze byli w stanie utrzymać ofertę miejsc kształcenia zawodowego dla młodych ludzi. Tutaj pytanie, na ile można zobowiązać zakłady do takiego działania. Mieliśmy już kiedyś obowiązek kształcenia w zawodzie,
pytanie, czy należy wprowadzić podatek, który będą płacić ci, którzy nie kształcą młodych w zawodzie, aby wspierać innych tymi pieniędzmi, którzy takie kształcenie oferują. Tutaj trzeba się zastanowić, oczywiście w ramach rozmów i dialogu z jednej strony z przedstawicielami polityki, a z drugiej strony gospodarki. I tutaj oczywiście trzeba by było nad tym się podchylić. Na to pytanie nie mogę dać konkretnej odpowiedzi. No oczywiście łatwo o tym mówić, ale musimy pamiętać o tym, aby dalej kształcić siłę roboczą, aby pokryć zapotrzebowanie na pracowników w okresie krótko i średnioterminowym, ale trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. To mam na czacie pytanie dotyczące współpracy przedsiębiorstw z centrami kształcenia praktycznego. To pytanie właściwie nie dotyczy tylko i wyłącznie małych firm. Również duże firmy czasami mają problemy. Dlaczego? Dlatego, że i tutaj zwracam się do eksperta Instytutu Analiz Rynku Pracy. Panie Marcinie, ciekawa jestem, jaka jest pana opinia. My jako praktycy, którzy bardzo wiele takich klas patronackich inicjujemy, mamy do czynienia z pewnym problemem, że po pierwsze nie mamy wystarczającej liczby nauczycieli zawodu w szkołach, a po drugie mamy właśnie ten problem, że centra kształcenia praktycznego, które mają wspierać pracodawców w edukacji, po prostu są rzadkością, nie ma ich wielu. W tej chwili mamy taki projekt na Mazowszu, gdzie nie bardzo wiemy, gdzie będziemy realizować te części, które powinny edukacji, które powinny być przejęte przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Faktycznie jest to duże wyzwanie, ponieważ w naszym projekcie współpracowaliśmy z Centrum Kształcenia Praktycznego, które wydawałoby się takim, przepraszam, bardzo modelowym i bardzo dobrze działającym i spełniającym tę rolę takiego łącznika między pracodawcami i szkołami. No to jest pewien problem taki strukturalny, który bardzo ciężko jest rozwiązać z jednej strony za pomocą takiego, tak powiem, nakazu, ponieważ no, stworzenie czegoś działającego dobrze wymaga dużego zaangażowania osób chętnych. Z drugiej strony widać, że taka potrzeba takich centrów jest. Zakładam, że Państwo nie mają wyboru regionu, czyli muszą akurat szukać takiego centrum na Mazowszu. Ja zakładam, że w przypadku braku centrów, no, współpraca szkoła pracodawca czy szkoły pracodawca no, jakby naturalnie zastępuje ten drugi model. Jest pewnie o tyle trudniejsza, że jednak szkoły są takimi mniejszymi organizmami. Jednak chciałbym tutaj powiedzieć, że modele tej współpracy i też to, w jaki sposób zostanie to ułożone, jakie są zasady przyjęte, no, zależy bardzo, bardzo w wielu przypadkach od osób, które reprezentują zainteresowane strony. No, trudno jest, jeżeli jest to mniejszy rynek, to jest większe prawdopodobieństwo, że i dyrektor szkoły, czy przedstawiciel szkoły, czy przedstawiciel CKP zna pracodawców, wie, jakie panują tam warunki, wie, gdzie można zorganizować współpracę, gdzie tej współpracy raczej by nie należało organizować. Chodzi właśnie o bezpieczeństwo, między innymi bezpieczeństwo uczniów. No tutaj niestety przy braku dobrze działającego centrum
chyba trzeba zejść do współpracy na poziom szkoły, no ile to oczywiście jest możliwe. Przepraszam, ja tutaj może dodam, że my posiłkujemy się taką sytuacją, że szukamy centrów kształcenia praktycznego w całej Polsce, ale naturalnie takich, które mają jakąś bursę, aby umożliwić miesięczny pobyt młodzieży co roku w danym centrum i zdobycie tej wiedzy, czy też tych kwalifikacji, które są potrzebne. Tutaj jest jeszcze większość z Państwa dzisiaj obecnych, to przedstawiciele instytucji, przedstawiciele edukacji. Tydzień temu spotykaliśmy się z pracodawcami. Pracodawcy naprawdę są w bardzo ciężkiej sytuacji, jeśli rozpoczynają kształcenie i nie mają wsparcia silnego centrum nauczania praktycznego. Także tutaj myślę, że należałoby jeszcze pomóc znaleźć jakieś rozwiązanie systemowe tej kwestii. To oczywiście się wiąże cały czas, o czym Państwo z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie mówili, kwestią opłacania nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli. Jest pytanie, ja pozwolę sobie tutaj kilka komentarzy z czata przeczytać. Jest pytanie do ekspertów z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundu o pomysły na wykorzystanie rekomendacji, czyli co Państwo proponujecie. I tutaj na chwileczkę oddałabym raz jeszcze głos panu doktorowi Schulte. To jest najważniejsza kwestia. Projekt opisuje pewne kwestie. Na koniec sumujemy jego wyniki i przygotowujemy takie właśnie zalecenia na 30 czerwca. Chcemy o nich wtedy podyskutować, również pomyśleć o dalszych działaniach po projekcie. Jedną informację z czata, a mianowicie na temat zarządzania procesowego w systemie edukacji i współpracy między zakładem a szkołą i możliwością modyfikacji tego programu przez zakład pracy, czyli dostosowaniu programu do potrzeb zakładu pracy. Z naszego takiego praktycznego, codziennego doświadczenia wynika, że ta modyfikacja jest przynajmniej obecnie dużo bardziej możliwa niż jeszcze parę lat temu. Czy wystarczająca, to jest zawsze kwestia, na ile uczymy, że tak powiem brzydko, pod zakład pracy, a na ile przekazujemy i dążymy do tego, żeby przekazać jednolite kwalifikacje i kompetencje. Ta jednolitość jest ważna, ona nawet w Niemczech, Niemcy są państwem federalnym i edukacja ogólna jest w gestii poszczególnych rządów, landów federalnych, natomiast edukacja kształcenia zawodowego jest spójna, jest ogólnonarodowa, właśnie po to, żeby osoba, która na przykład uczyła się zawodu w firmie Mercedes, mogła potem rozpocząć współpracę i rozpocząć pracę w firmie Volkswagen, tak? Czyli należałoby na pewno z jednej strony dbać o to, aby te kwalifikacje zdobyte przez młodzież w szkołach branżowych czy w technikach były jednolite, no ale z drugiej strony oczywiście trzeba brać pod uwagę potrzeby przedsiębiorców, bo to przedsiębiorcy wiedzą najlepiej, jakie kompetencje przyszłości będą najbardziej oczekiwane, czyli dają jakby jak najlepsze szanse tej młodzieży. To kilka takich uwag. Chciałabym jeszcze podzielić się informacjami, które cały czas na czacie spływają. No właśnie, współpraca między szkołą a firmą. Jeszcze może raz pytanie do Państwa. Państwo przeprowadzaliście szereg wywiadów. Jak ocenialibyście tą współpracę między polskimi zakładami pracy a polskimi szkołami? I głos do wszystkich ekspertów. Pozwolę sobie odpowiedzieć wstępnie na to pytanie. Usłyszeliśmy sporo takich opinii, że przedsiębiorstwa, które ustanawiają klasy patronackie, jak najbardziej powinny mieć wpływ na program nauczania.
I z drugiej strony, aczkolwiek ten etap już jest za nami, też słyszeliśmy bardzo dużo o szkołach przyzakładowych, które już dzisiaj nie istnieją. Tam również program nauczania był ustalany przez pracodawcę, albo też pracodawca miał na niego dosyć spory wpływ i takie rozwiązania z jednej strony były bardzo korzystne dla pracodawców, ponieważ szkolili swoich pracowników no, według swojego wzoru, ale z drugiej strony są to też dosyć mało elastyczne rozwiązania z punktu widzenia ucznia, więc tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o klasy patronackie, to jest to zdecydowanie ten obszar, gdzie pracodawcy mogą mieć większy wpływ na program nauczania. I ja mam jeszcze mailowo pytanie do pana Budzewskiego, a mianowicie o technikum, bo rozmawiał pan, opowiadał pan nam bardzo dużo o zawodach, które nauczane są w technikum. Pracodawcy też często podejmują współpracę z tego typu szkołami. Jeden z pracodawców zwrócił się do nas z pytaniem, czy nie sądzi pan, że nauka w technikum trwa zbyt długo, że pracodawca zbyt długo czeka na swojego specjalistę, eksperta 5 lat nauki w technikum. Tak, to jest absolutnie za długo. Proszę zwrócić uwagę na cykl nauczania. Jeżeli weźmiemy pod uwagę start w 2020 roku, ktoś zaczyna technikum, niech to w jakiejkolwiek branży, tak? No, o ile to nie będzie szkoła w zawodzie ginącym, ale nie wiem, czy są takie techniczne szkoły, to za 5 lat no, świat się na tyle zmieni, że to, co on, tą wiedzę, którą zaczynał poznawać, no, ona się już zdezaktualizuje. Ja myślę, że tutaj to powinno być jednak zmienione, tak? Czyli w tym momencie mamy to dopasowane do systemu takiego maturalnego, czyli po szkole średniej zdaje maturę. I oczywiście to mi otwiera drogę na studia, tylko jeżeli chodzi o te umiejętności praktyczne, to one powinny być jednak uczone w krótszych cyklach. Oczywiście, żeby zdać egzamin maturalny, to trzeba mieć określony zasób wiedzy. No i tego nie zmienimy. Natomiast przygotowanie do zawodu, nawet na poziomie technika, no powinno być krótsze. Były też w czasie naszego projektu takie pomysły, żeby na przykład ostatni rok technikum w ogóle przeznaczyć tylko i wyłącznie na zajęcia praktyczne, tak? Czyli ograniczyć do minimum kontakt ze szkołą, a przenieść to na kontakt z pracą. To jest pewnie trudne organizacyjnie, ale myślę, że system powinien iść w tę stronę, żeby skracać ten czas potrzebny na przygotowanie do zawodu, do tego niezbędnego minimum, a nie rozszerzać go, bo ja rozumiem też oczywiście, że mamy pewne podstawowe, wspólne dla wszystkich w danym zawodzie kompetencje, które muszą być, to osoba musi mieć, tak, wspólną wiedzę, no, ale są pewne później specjalizacyjne rzeczy, które tak naprawdę powinny być uczone szybciej. Dziękuję bardzo za opinię. Przeczytam jeszcze jeden wpis. W technikum kształcimy merytorycznie i ta wiedza może być nieco zdezaktualizowana, ale to nie jest aż tak ważne. Zawsze można ją uzupełnić. Poza wiedzą merytoryczną kształcimy postawy. W tym wypadku 5 lat to nie jest zbyt długo. No właśnie, oczekiwania różnych grup są bardzo różne. Dla nas jest tylko ważne to, że w niektórych zawodach bardzo trudno uczyć na poziomie szkoły branżowej. To szczególnie dotyczy tych zawodów, które wymagają wiedzy specjalistycznej z dziedziny informatyki, elektroniki. Takim przykładem jest automatyk czy mechatronik. Dawny zawód montera mechatronika właściwie rzeczywiście ograniczał się do montażysty, natomiast
technik mechatronik ma bardzo dobrą wiedzę teoretyczną i mógłby wykonywać już ten zawód, jeśli chodzi o swoją wiedzę, w zakładzie pracy. Natomiast dlatego właśnie, że okres nauki trwa tak długo, czyli 5 lat, a z drugiej strony dlatego właśnie, że ta nauka jest taka w pierwszej kolejności teoretyczna, bo czas, jaki spędza potencjalnie w zakładzie pracy, jest krótki, miesiąc, maksymalnie 2 miesiące, no to brakuje mu tej wiedzy, tych umiejętności praktycznych i one muszą być potem uzupełniane przez zakład pracy w toku, no już po zatrudnieniu tej osoby. Także to są pewne problemy. Może dobrym wyjściem byłoby technikum dwustopniowe. No właśnie, mówiliśmy o szkole branżowej pierwszego stopnia. W tej chwili koncerny, które z nami współpracują, oferują młodzieży kontynuację nauki od września w szkole branżowej drugiego stopnia i feedback jest taki, że 90% młodych ludzi, którzy mogliby zakończyć już edukację w szkole branżowej w jedynce, kontynuują ją w dwójce. Zobaczymy, czas pokaże, jakie będą efekty tego nauczania, jaka będzie perspektywa potem dla tych młodych ludzi. Na czacie jeszcze tutaj jest jedno pytanie. Naprawdę przeszkodą w prowadzeniu i odbywaniu praktyk zawodowych jest ograniczenie wiekowe uczniów. Powinni wnioskować o likwidację tego ograniczenia 16 lat. Tu pewnie pan Marcin mógłby nam uzupełnić jeszcze tą wypowiedź. O ile dobrze wiem, to ustawa, czy też nowelizacja ustawy zakłada obniżenie tego wieku, albo nawet już zostało to uczynione i można zatrudniać młodocianego pracownika od lat 15. Panie Marcinie, czy mógłby nam pan tutaj pomóc w doprecyzowaniu? Tak, bardzo chętnie tutaj się odniosę do tych wypowiedzi. Zacząłbym troszeczkę wcześniej, bo mamy tutaj dwie rzeczy. Szkołę dwustopniową, czy branżową pierwszego i drugiego stopnia. Co będzie w branżowej drugiego stopnia? Tego na razie nie wiemy, zobaczymy. Tak? Czyli rozpoznajemy to na zasadzie, zobaczymy, co się wydarzy, jak to będzie funkcjonowało. Powiedziała pani, 90% osób chce kontynuować naukę. Tu mamy konkretny przykład konkretnej szkoły. Mamy też bardzo wiele przykładów na to, że uczniowie nie kończą szkół. I to jest problem głównie dla szkoły, bo chodzi o statystykę. Bo mamy tak, osoba uczy się, idzie na branżowa, szkoła branżowa, uczy się, idzie na praktykę, jest dobra w tym, co robi. Nie przystępuje do egzaminu kończącego szkołę, idzie po prostu do pracy. Co daje jej ten dokument skończenia szkoły? No, okazuje się, że na tyle niewiele, że woli po prostu podjąć pracę. To oczywiście jest cały czas ten kawałek historii pod tytułem dawno, dawno temu, tak? Bo wtedy osoba, która chciała i umiała, wchodziła na rynek pracy bez problemu. Drugą sprawą to jest kwestia wieku uczniów. Oczywiście, zwłaszcza w momencie, kiedy mieliśmy ten problem z rocznikami, z reformą i tak dalej, że wchodziły do szkoły, tak jak tutaj pani pisze, branżowej szkoły, mają 13 lat i tak naprawdę no, one nawet po ukończeniu tej szkoły nie mogły wykonywać części zawodów. O ile ja dobrze pamiętam, był taki przykład chyba odlewnika. Przepraszam, jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam, ale są zawody, gdzie nie wolno dopuścić do pracy młodocianego, tak? Tak naprawdę może się uczyć, ale nie może później wykonywać tej pracy, więc no jest tutaj ten problem. Zatrudnienie młodocianych. Tutaj faktycznie ten wiek do 15 lat miał zostać ograniczony, co w pewien sposób no pewnie rozwiąże ten problem. Ja myślę, że to jest niestety przykład niepatrzenia na
edukację i rynek pracy jako na, na całość, tak? To jest, to zmieniamy coś w edukacji, zapominamy, że mamy inne ograniczenia na rynku pracy, chociażby kodeks pracy. Trzeba na to patrzeć ogólnie. No to nie jest tak, że szkoła jest po to, żeby uczyć i nic poza tym. To znaczy, ona się kończy, szkoła, i nie interesujemy się, co dalej z tą osobą będzie. Na rynek pracy, tak jak tutaj były przykłady, nie wiem, klas patronackich czy współpracy pracodawca-szkoła, no to też jest wkraczanie w ten wcześniejszy etap w edukację, pokazywanie, że praca, oczywiście w danym zakładzie, no tutaj mówimy o takim interesie pracodawcy, ale jak najbardziej jest to pozytywny przykład, że ta praca ma swoje dobre strony, że jest ciekawa, że jest interesująca. No nie każdy musi być inżynierem, ale okej, mogę skończyć szkołę branżową, no jestem dobry, skończę szkołę drugiego stopnia, może pójdę na studia, mogę się cały czas związać z jednym zakładem pracy. Jeszcze na koniec chciałbym wrócić do tych szkół przyzakładowych, które były wcześniej i tego kształcenia pod potrzeby zakładu pracy. No, tu już pojawia się i w komentarzach, i na czacie, i w tym, co mówiliśmy podczas rozmowy. Wspólna baza, tak, natomiast nauczenie osób, które kończą szkołę, znaczy przez ten czas szkoły, żeby one były w stanie nauczyć się tego, jak się pracuje w danym zakładzie pracy. W każdej firmie pracuje się inaczej. Faktycznie Mercedes, Volkswagen będą miały różne swoje procedury, różne zasady pracy. Natomiast osoba, która na danym stanowisku pracuje, powinna mieć te podstawy, że po krótkim, czy wyobrażalnie krótkim przeszkoleniu jest w stanie przestawić się z linii produkcyjnej Mercedesa na Volkswagena, czy nie wiem, z biura konstrukcyjnego Mercedesa na biuro konstrukcyjne Volkswagena. Bardzo dziękuję za te wszystkie opinie. Chciałabym oddać głos na zakończenie naszym gościom. Panie doktorze Schulte, bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo. I dziękuję koleżankom, kolegom za dobrą organizację i również dziękuję bardzo za pasjonujące, ciekawe głosy w dyskusji i pytania. Mam nadzieję, że Państwo co nieco dzisiaj też z tego wyciągnęli i zabrali dla swojej dalszej pracy i być może usłyszymy i zobaczymy się 30 czerwca na końcowej sesji w tym temacie.